Szanowni Państwo, miło mi Państwa powitać podczas 30. jubileuszowego salonu obronnego w Kielcach MSPO. Jesteśmy gośćmi na stoisku handlowym stoczni remontowej Shipbuilding i mamy honor rozmawiać z panem Dariuszem Jaguszewskim, członkiem zarządu do spraw handlowych tejże stoczni. Szanowny panie, sztandarowym produktem stoczni remontowej są niszczyciele min projektu 258 Cormoran 2. 12 sierpnia, niemal tuż przed targami, przekazano Polskiej Marynarce Wojennej drugi okręt z tej serii o nazwie ORP Albatros, a jesienią planowane jest przekazanie trzeciego z okrętów ORP Mewa. Jak pan ocenia dotychczasowy przebieg realizacji tego programu, budowy niszczycieli min? Jakie korzyści przyniósł on polskiemu przemysłowi stoczniowemu? Jakie perspektywy w związku z tym widzi pan na przyszłość? Bardzo proszę. Sama historia projektu Cormoran to jest historia, która zaczęła się we wrześniu roku 2013, więc jeżeli mówimy o doświadczeniach, to w perspektywie roku 2022 rzeczywiście możemy powiedzieć, że jest to dobry czas, żeby zrobić pewne podsumowanie. Na pewno ten projekt i realizacja tego projektu jest czymś dla naszej stoczni bardzo ważnym. Przede wszystkim pozwoliło nam to utrzymać i rozwinąć nasze kompetencje. To, w czym czujemy się dobrze, to są jednostki bardzo skomplikowane, o dużym stopniu zaawansowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak na przykład jednostki dla oil and gas offshore, lub na przykład promy dwustronne z innowacyjnymi napędami. Podjęcie się takiego wyzwania jak Cormoran pozwoliło nam, że nasze grupy inżynierów mogły utrzymać swoje kompetencje, rozwinąć, bo oczywiście to jest okręt, więc pojawiły się zupełnie nowe systemy, jak i zintegrowany system dowodzenia, specjalistyczne funkcjonalności postawione przed tym okrętem. To jest kolejna taka działka, w której dokonaliśmy dużego rozwoju, ale również rozwinęliśmy zupełnie nowe kompetencje. Cormoran, jak mogę powiedzieć, już powszechnie wiadomo, kadłub bazuje na stali nierdzewnej, a magnetycznej. W momencie, kiedy podejmowaliśmy się takiego zadania, było bardzo wielu sceptyków, którzy mówili, że nie poradzimy sobie z tym. Wtedy w Europie były dwie stocznie tylko, które opanowały bardzo trudną technologię spawania tego materiału. Poradziliśmy sobie z tym. Kolejny kontrakt na kolejne trzy niszczyciele min jest tylko tego potwierdzeniem. Więc na pewno w podsumowaniu można powiedzieć, utrzymanie i rozwój kompetencji to na pewno. Na pewno również ważną sprawą było to, że wróciliśmy do współpracy z służbami naszej marynarki wojennej. Przecież okręty nie były dostarczane przez nienaście lub więcej dekady, dosłownie dekady. Wobec tego powrót do tej współpracy i rozwój służb i wzajemne ukształtowanie i dopracowanie komunikacji między tymi służbami a stocznią również ma kluczowe znaczenie dla obydwu stron. Program Cormoran 2 ulega rozwinięciu. Z pierwszych trzech jednostek otrzymaliście Państwo kontrakt na budowę trzech kolejnych. Czy konfiguracja jednostek serii drugiej będzie różnić się i jak znacząco od okrętów wybudowanych w pierwszej fazie realizacji tego programu? Jeżeli chodzi o różnice techniczne, konstrukcyjne, to różnic takich między okrętem drugim i trzecim, a czwartym, piątym i szóstym nie ma. To są okręty rzeczywiście, które możemy powiedzieć, są okrętami seryjnymi. Natomiast na pewno takie różnice są między prototypem, okrętem numer 1, który przecież był realizowany w dość niestandardowej formule pracy badawczo-rozwojowej. Jakby z definicji
to niesie w sobie to, że po zrobieniu, wyprodukowaniu, dostarczeniu takiego okrętu pojawiają się pewne wnioski z operowania tym okrętem i konieczności lub nowe sugestie od strony zamawiającego. I tak było również w tym wypadku. Takimi podstawowymi, powiedzmy, zmianami, które zostały wprowadzone w stosunku do okrętu pierwszego, no to jest zainstalowanie systemu sonaru holowanego. To jest zainstalowanie systemu Gavia, zmiana głowicy optoelektronicznej. To jest wymiana jednego z typów pojazdów podwodnych, zastąpienie go innym typem. To jest zmiana systemu nawigacyjnego. No oczywiście nie można nie powiedzieć o zmianie armaty i zastąpienie starej armaty typu wróbel nowym rozwiązaniem z firmy Pidradwar. To jest również zwiększenie mocy steru strumieniowego. Również drobne zmiany w instalacjach wyposażenia pokładowego. Jest w biznesie taka zasada, że sukces rodzi sukces. A w związku z czym możemy powiedzieć kilka słów o udziale Państwa przedsiębiorstwa w projektowanej budowie trzech fregat, czyli w programie Miecznik. No, w gruncie rzeczy jest to najambitniejsze przedsięwzięcie modernizacyjne w polskiej marynarce wojennej, która, no, co tu dużo kryć, przez ostatnie dekady jedynie pozbywała się jednostek, nie mówiąc już o jednostkach nowoczesnych, spełniających standardy XXI wieku. Proszę co nieco opowiedzieć naszym odbiorcom o tym programie, o programie Miecznik, czyli najambitniejszym programie naszej marynarki wojennej i stoczni remontowej. No trudno temu zaprzeczyć. Jest to rzeczywiście wyzwanie, które zostało postawione nie tylko przed naszą stocznią, bo w czerwcu zeszłego roku dołączyliśmy do konsorcjum stworzonego przez PGZ SA i PGZ SW. No, wystarczy powiedzieć, że konsorcjum zostało powołane w maju. W czerwcu przystąpiliśmy do tego konsorcjum, a już na koniec lipca podpisaliśmy kontrakt z Agencją Uzbrojenia na wybudowanie i dostarczenie trzech fregat. No, to jest dobre zobrazowanie, w jakim tempie, jak szybko i intensywnie prowadzone były te prace. Jeżeli mówimy o naszym udziale w programie Miecznik, to nie jest to coś, co się będzie działo w przyszłości. My od początku w konsorcjum braliśmy udział w wszelkich pracach, które na początku sprowadzały się do analiz projektów tak zwanych partnerów zagranicznych. Współpracy z nami podjęto decyzję i został wybrany projekt firmy Babcock. W tej chwili nasi inżynierowie i pracownicy naszego biura projektowego, z którym współpracujemy, z grupy remontowa Holding Biuro RMDC, pracujemy nad analizą, dopracowaniem projektu wstępnego. Na bazie tej analizy i dopracowania projektu zamawiającemu zostanie przedstawiona szczegółowa już oferta w marcu przyszłego roku. W tym momencie również możemy się spodziewać zdefiniowania naszego udziału już w samym procesie budowy. W tej chwili działamy we wszystkich zespołach, które biorą udział w zdefiniowaniu tego zadania, czyli służby logistyczne, finansowe, prawne, kontroli jakości, projektowe, techniczne. Jest tego szeroka gama. Jest to praca, która, można powiedzieć, w tej chwili nigdzie nie jest widoczna, efekty tej pracy. Ale to jest właśnie to, że na początku trzeba włożyć dużo tej dobrej pracy, żeby potem efektywnie wystartować. W jakim zakresie stocznia będzie brała udział już w samej budowie? Myślę jeszcze, że za wcześnie powiedzieć w 100%. Dzisiaj mieliśmy śniadanie prasowe z udziałem konsorcjantów. Rzeczywiście jedna z wielu koncepcji dyskutowanych jest teraz, powiedzmy, tą najbardziej omawiana, najbardziej dopracowywana i uszczegółowiana. Natomiast musimy
być przygotowani na różne scenariusze, bo zadanie jest potężne i wiele ryzyk jeszcze przed nami. Krótko mówiąc, możemy naszą rozmowę podsumować zdaniem, że horyzont na dystansie przynajmniej 10 lat, jaki rysuje się przed Pana przedsiębiorstwem, jest klarowny i perspektywy szerokie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę sukcesów i realizacji tych ambitnych projektów w 100, a może i nawet w 115%. A Państwa, Szanowni Państwo, zapraszam na naszą stronę YouTube'ową do oglądania naszych relacji targowych. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.